Po zakończeniu poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie rozmawiano o pomyśle reaktywacji Brzozowa-Zdroju, uzdrowiska, które funkcjonowało w zachodniej części miasta przed II wojną światową. Dzięki odkrytej tam solance żelazistej o dużych właściwościach leczniczych, ośrodek specjalizował się w leczeniu reumatyzmu, krzywicy, miażdżycy i niewydolności nerek. W trakcie wojny zakład zdrojowy został zniszczony. Po 80 latach w Brzozowie coraz poważniej mówi się o odbudowie Brzozowa-Zdroju. Gmina Brzozów podjęła działania związane z reaktywacją Brzozowa-Zdroju. Wpisaliśmy ten projekt w Krajowy Plan Odbudowy. Natomiast tam rzeczywiście na dzień dzisiejszy są jeszcze pewne utrudnienia. Mam nadzieję, że jeżeli te środki dostaniemy, to ten projekt, który mógłby się okazać mrzonką, może stać się rzeczywistością. Radni mieli okazję zapoznać się z efektami przygotowywanej pracy magisterskiej brzozowianki Anny Wilk, studentki Politechniki Wrocławskiej, która postanowiła zaprojektować nowe uzdrowisko w Brzozowie. Koncepcja zakłada częściową rekonstrukcję budynku domu zdrojowego, czyli budynku największego i najbardziej reprezentacyjnego, który istniał właśnie w historycznym założeniu. I w tym hotelu, w tym budynku historycznie był hotel i ja również zakładam, że będzie to budynek hotelowy. Dodatkowo praca magisterska musiała posiadać wkład mój własny, czyli nie mogły to być stricte budynki zrekonstruowane, więc pomyślałam o funkcji spa, które idealnie uzupełnia się z hotelem. No a dodatkowo hotel został wyposażony w sale konferencyjne na jakiekolwiek zebrania, dużą restaurację. Cieszymy się z tego, że w gminie Brzozów mieszkają tak ambitne osoby, tak młode osoby, które zdobywają wykształcenia na bardzo dobrych uczelniach państwowych, więc no to jest naprawdę bardzo ważne, że możemy się pochwalić właśnie takimi osobami. Miejmy nadzieję, że ten projekt, który realizowała pani Ania, za niedługo będzie wdrażany w życie. To będzie chyba też taki dodatkowy sukces, że również pracowała nad czymś, co może za niedługo stać się rzeczywistością. To jest wspaniałe, że tacy właśnie młodzi ludzie zaczynają się tym interesować, bo tak jak powiedziałam właśnie wcześniej, jeszcze podczas tego spotkania, wydaje mi się, że im więcej takich osób będzie, to tym bardziej nas to przybliża do Brzozowa-Zdroju. Praca magisterska Anny Wilk wpisuje się w działania Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa-Zdroju założonego w 2020 roku. Członkowie starają się zaznajomić jak największą grupę mieszkańców gminy i powiatu z ideą odbudowy uzdrowiska. Tych działań było naprawdę sporo, oprócz takich działań miękkich, jak chociażby właśnie gra leśna, czy słuchowisko z panią z Radia Rzeszów prowadzone. To jeszcze właśnie były takie projekty twarde, które pozostawiają za sobą ślad, jak chociażby właśnie budowa altany spoczynkowej, która jest usytuowana przy dawnym budynku zdrojowym oraz utworzenie całej ścieżki, która prowadzi właśnie trasą tych dawnych zabudowań Brzozowa-Zdroju. Czy Brzozów-Zdrój to tylko marzenie i mrzonka? Władze gminy zaznaczają, że w kwestii sfinansowania reaktywacji uzdrowiska poczyniono już pierwsze konkretne kroki. Nie chcieliśmy tutaj przeszarżować, zgłosiliśmy akurat na ten projekt 30 milionów, natomiast on pewnie będzie troszeczkę droższy, natomiast trzeba zwrócić jeszcze też uwagę, że oprócz tego budynku kubaturowego no, należy również poprawić drogi dojazdowe, należy zapewnić pełną infrastrukturę związaną z wodą, kanalizacją, więc ten projekt na pewno jest kosztowny, ale szanowni państwo, jest również potrzebny. Mamy tutaj w niedalekiej odległości miejscowości uzdrowiskowe i dlaczego taką miejscowością nie mogłyby być na przykład Brzozów. Bardzo bym chciała, żeby to był jednak projekt, do którego będę mogła jeszcze ze swojego życia, chociaż jestem młoda, dojść i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Więc projektując to bardzo stąpałam jakby twardo po ziemi i starałam się właśnie spełniać wszystkie wymagania, które były możliwe, tak żeby ten budynek jak najbardziej był już zaprojektowany zgodnie ze standardami czy pożarowymi, czy budowlanymi obecnie. Więc mam nadzieję, że kiedyś go zobaczyłam.